Bo dzieci, gdy przechodzą tutaj na Ziemię, na samym początku, zanim dorośli zaprogramują je w odpowiedni sposób, one mają niesamowite połączenie ze swoim sercem, z energią wyższą, i dlatego mają w sobie ogromną mądrość. Przeszedł już te wszystkie progi inicjacji i stał się z tego zwykłego człowieka tym. Na najwyższym poziomie. Dlatego jest ta czarna, cza, czarne tło na tej karcie widoczne, czyli on z tej ciemności przynosi tą mądrość, z tej ciemności przynosi to światło. Bo zazwyczaj jest tak, że kiedy idziemy do arcykapłanki albo do arcykapłana, albo do kogoś, kogo uważamy za arcykapłanką albo arcykapłana, w momenciach, gdzie jest nam bardzo trudno, bardzo ciężko, ciemno. Ciemność i wtedy ten mądry, który ma tą mądrość wyższą, która wynika również z jego doświadczeń, ale przede wszystkim z połączenia z energią wyższą, on to zrozumiał, że tylko z tym połączeniem z energią wyższą może mieć ten dostęp do mądrości i może podejmować mądre decyzje i doradzać innym, pomagać innym. Idziemy w takich właśnie momentach, szukamy tej osoby, która nam pomoże, która nam wskaże tą właściwą drogę. A co ja cię uczyłam na jednej z naszych ceremonii? Nie szukaj mistrzów na zewnątrz, ten mistrz jest w tobie i ty masz w sobie tą mądrość arcykapłana. Ty nie musisz jej szukać na zewnątrz. Ona jest w tobie, ona jest w twoim sercu. Dlatego, gdy zawsze zadajesz sobie to pytanie, jak iść dalej, jakie metody, jakie sposoby, to najpierw oczyszczasz wszystko w tobie, łączysz się z energią wyższą, przekazujesz do tej energii boskiej, nazwijmy ją tak, energii wszechświata, twoje problemy, twoje pragnienia, twoje marzenia i prosisz o boskie rozwiązanie. I wtedy energia wyższa, energia wyższa prowadzi cię w tym, na tej Twojej drodze tego boskiego rozwiązania, i wtedy pojawiają się cuda, i przede wszystkim wtedy czujesz w Twoim sercu, co jest dla Ciebie dobre. Jest tylko jeden jedyny głos, którego warto słuchać. Jaki to jest głos? Głos Twojego serca. Arcykapłan, na tej karcie mamy symbolikę kwiat. Czyli czystość i miłość. O tym również już kiedyś Ci wspominam, że jeżeli idziesz do arcykapłana, idziesz do prawdziwego mistrza, to często usłyszysz coś, czego nie chcesz słyszeć, bo mistrz powie ci prawdę, mistrz ci pokaże: Słuchaj, tu jest problem. Ty czasami oczekujesz, o Boże, żeby mi ten mistrz tak powiedział, jaka to jestem wspaniała, jaki to jestem wspaniały, że jestem na właściwej drodze, a mistrz i powie, jesteś w błędzie, jesteś w ślepym zauku. Jak to wtedy boli? Ale to jest konieczne i to jest to, co spowoduje. Że dokona się w tobie ta przemiana. Czyli nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. Czyli arcykapłan jest tym symbolem niezależności, tak samo jak arcykapłanka, tym symbolem wolności, tak samo jak arcykapłanka. On ci powie prawdę. Nawet jeżeli ta prawda boli, ale ta prawda Ci pomoże. I to jest prawdziwa miłość. Bo prawdziwa miłość to nie jest taka, o tak, wszystko będzie dobrze, dobrze, dobrze. To jest dobrze jakiś element miłości, takiej opiekuńczości. Ale prawdziwa miłość to jest też taka, słuchaj, wszystko będzie dobrze, 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 ale tutaj zrobiłaś błąd, tutaj zrobiłeś błąd. Na to trzeba zwrócić uwagę, to trzeba poprawić. Wypróbuj tą metodę, tą metodę, w tym mogę ci. Pomóc. To jest prawdziwa miłość. Więc jeżeli naprawdę kogoś kochasz, komu chcesz pomóc, to nie pomoże tylko takie, a wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Powiedz tej osobie, co ty widzisz, a ona tego nie widzi, bo wtedy dopiero będzie mogła coś zmienić. To jest bardzo, bardzo ważne bardzo ważne energia arcykapłana. Co widzimy jeszcze na tej karcie arcykapłana? Oczywiście u samego dołu jest to bogini Wenus. I u góry tutaj mamy pentagram i w tym pentagramie jest ukryte dziecko. Dziecko jako symbol niewinności, czystego serca. Znowu wracamy do boga Anubisa, ale dziecko również w tej swojej mądrości, bo dzieci, gdy przechodzą tutaj na ziemię na samym początku, zanim dorośli zaprogramują je w odpowiedni sposób, one mają niesamowite połączenie ze swoim sercem, z energią wyższą i dlatego mają w sobie ogromną Mądrość. I to jest symbol boga chorusa. Idziemy dalej. Na tej karcie arcykapłana masz jeszcze cztery symbole. Co one oznaczają? Już kiedyś o tym mówiłam, no ale powtórzmy. Mamy oczywiście człowieka, człowiek jako ten symbol żywiołu powietrza. Można tak powiedzieć, cztery żywioły, prawda? Wschód, południe, zachód, północ, tak jak robimy krąg, magiczny krąg na naszych ceremoniach, jak przywołujemy żywioły, jak e, spotykamy się na rytuałach dla matki ziemi. Czyli wschód, człowiek, powietrze, intelekt, duch. Idziemy dalej. To są wszystkie płaszczyzny, które arcykapłan już przepracował, które ma w sobie ta mądrość tych płaszczyzn. Później mamy lewa, czyli symbol. Południa, ogień, dynamika, siła i moc. Później mamy orła, jednocześnie orzeł jest czasami zastępowany poprzez skorpiona, czyli siła, wody, emocje. I na samym końcu mamy żywioł ziemi, czyli byka. To jest ta seksualność, materialność, cielesność. Dlatego, jeżeli interesujecie Cię na przykład sennik, to wiesz, że w senniku, jeżeli śni ci się byk, to zawsze coś tam z tą seksualnością jest na rzeczy. Dlatego arcykapłan ma w sobie te wszystkie energie, on łączy je w sobie i Ty masz tą mądrość również w sobie. Trzeba ją tylko aktywować. Czyli...